Witam was serdecznie, to Kielomaniak. Dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii Pegasus gry dzieciństwa. Pierwszą grą, którą mówię, będzie Goat Zigo. W tej grze naszym celem jest zjedzenie owoców. Gra na zasadzie Pac-Mana. W tą grę można grać również dwie osoby. To jest naprawdę świetna gra, lubię w to grać. Dlatego będzie to pierwsza gra, którą omówię. Polecam ją wam. A teraz coś opowiem o fabule. Może tak w cudzysłowie fabule. Czarnoksiężnik Zack porwał całą jego rodzinę jajek. No i oczywiście ruszamy im na ratunek. Są światy i plansze. Na każdy świat przechodzi 5 plansz. I przechodzimy do następnego światu. Po każdej planszy jest runda bonusowa. Jeśli gramy we dwoje, to gracz, który zbierze więcej owoców, ten przechodzi do planszy bonusowej. Plansza bonusowej polega tak samo na zbieraniu owoców, tylko na to mamy określony czas. Teraz takie małe triki, jakie ja znam. Jeśli uzbieramy, jak teraz mówię, tu w tym momencie, jeśli zbieramy tylko za kolejnością owoce, które mrygają, wtedy mamy dodatkowo 2000 punktów. Już pokazuję, tu w lewym górnym rogu mam wyświetlanie naszych punktów. Jeśli uzbieramy 10 000 punktów, otrzymujemy życie. Tutaj te kulki to są nasze życie. W tym momencie mam 3 życia. Za przejście rundy bonusowej otrzymujemy 1000 punktów. Do gry dużo nie trzeba, także w dwójkę można z rodzeństwem zagrać. Przypomnieć sobie tą grę. Ruszamy się za pomocą strzałek. Jak wiadomo, każdy grał w Pegasusa, przynajmniej ja grałem. Wystarczy naprawdę nieduże sobie pograć. Wystarczy sobie wziąć emulator darmowy z internetu. Także polecam wam tą grę. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, to naprawdę mnie motywuje do ciężkiej pracy.